Giovanni Pio de Cameron. Dzień szósty Księżyc pośrodku niebios utracił już swój blask i nowe światło rozjaśniło wszystkie zakątki ziemi naszej, kiedy wstała złoża królowa i całą kompanię zwołać kazała. Powolnym krokiem zszedłszy z wzgórza, Przechadzali się po rosie, tocząc różne rozprawy o tym i owym, bardziej lub mniej chwaląc dotychczasowe opowieści i śmiejąc się raz jeszcze z różnych przypadków, jakie w nich przytoczono. Aż gdy wreszcie słońce podniosło się wyżej i dopiekać poczęło, wszyscy zgodnie orzekli, że czas powracać, za czym zwróciwszy się ku domowi stanęli tam niebawem. Stoły były już zastawione, wszędzie rozłożono wonne zioła i piękne kwiaty. Na rozkaz królowej zasiedli tedy do posiłku. A gdy go w weselu spożyli, odśpiewali kilka ładnych, pełnych uroku piosenek. Następnie ten i ów poszedł się zdrzemnąć, a niektórzy zasiedli do szachów lub innych gier. Dioneo wraz z Laurettą poczęli śpiewać o Troilusie i Hryzejdzie. I miała już królowa dać znak do rozpoczęcia pierwszej opowieści, gdy zaszło coś, co dotąd nigdy jeszcze się nie przytrafiło. Usłyszeli wszyscy zgiełk wielki, jaki w kuchni czyniły słuszki z pachołkami. Zawezwała tedy królowa marszałka, zapytując, co to za wrzawa i jaka jej przyczyna odparł, że kłótnia wybuchła między licziską a Tindarem, ale powodu jej on sam nie zna. Poleciła tedy, aby natychmiast przysłano tu licziskę i Tindara, a gdy ci zjawili się, zapytała ich o powód kłótni. Gdy Tinder chciał na pytanie odpowiedzieć, Liczyska, niewiasta już nie młoda i co się zowie pewna siebie, kłótnią rozgrzana, natarła na niego ze złością. Patrzcie co za gbur, mężczyzna, co waży się odzywać pierwszy tam, gdzie ja jestem. Daj mi mówić. I zwracając się do królowej, rzekła, pani, ten chłystek chce mnie uczyć, jaką była żona sykofanta. Ni mniej, ni więcej. Jak gdybym mnie przestawała z nią nigdy, chce wmówić we mnie, że pierwszej nocy, którą sykofante z nią spędził, jego junak Maczuga musiał siłą i przy krwi rozlewie wdzierać się do twierdzy w czarnym boże. A ja powiadam, że to ugarstwo, bo wszedł tam pokojowym trybem i ku wielkiemu zadowoleniu załogi. ten is in kip Wierzy naprawdę, iż młode dzieweczki są tak głupie, że tracą czas i czekają na zezwolenie ojca lub braci, którzy w sześciu przypadkach na siedem zwlekają trzy albo i cztery lata dłużej, niż by należało, aby je za mąż wydać. Dobrze by wyszły na tym, miły bracie, gdyby tak długo się ociągały. Bóg mi świadkiem, a wiem, co mówię, ilekroć się tak klnę. Pomiędzy sąsiadkami memi nie znam ani jednego. No i co by dziewicą za mąż poszła. A takoż jeśli idzie o zamężne niewiasty, wiem dobrze, ile i jakich figlów płatają mężom swoim. Ten cymbał zaś chciałby mi dać poznać, czym są kobiety, jakbym się wczoraj narodziła. Słuchając liczyski, niewiasty zaśmiewały się do rozpuku, tak, że można było im wyciągnąć wszystkie zęby. Królowa sześciokroć milczeć się i kazała, ale na nic to się zdało. Nie zatrzymała się wcześniej, aż powiedziała wszystko, co zamierzała. A gdy wreszcie dobiegła końca, królowa ze śmiechem zwróciła się do Dionea. Dioneo, to spór dla ciebie stworzony. Dlatego, gdy skończymy nasze opowieści, musisz w tej mierze dać wyrok ostateczny na co Dioneo odparł niezwłocznie. Pani, wyrok już wydany, bez dalszego przesłuchania drugiej strony. Ogłaszam, że licziska ma słuszność i mniemam, że jest tak jak powiada, a Tinder jest bałwanem. Usłyszawszy to liczyska, wybuchła śmiechem i obróciła się do Tindara. Nie mówiłam ci, idź z Bogiem. Myślisz, że wiesz więcej ode mnie? Ty coś jeszcze oczu nie przetarł. Bogu chwała, nie żyłam ja na darmo o nie! I gdyby królowa niecierpliwym spojrzeniem nie zmusiła jej do milczenia, zabraniając mówić dalej i zgiełk czynić, jeśli nie chce kijem oberwać, nie lza im byłoby dnia tego zająć się niczym innym, jak tylko jej uwagę poświęcić. Gdy słuchając rozkazu oboje odeszli, przykazała królowa Filomenie, by opowiadać zaczęła. Filomena wesołym głosem mówić jeła. Opowieść pierwsza, zręczna odpowiedź. Pewien szlachcic obiecuje pani Oretcie, że gdy jego opowieści słuchać będzie, droga szybko jej minie, tak jakby na koniu jechała, ponieważ jednak opowieść szlachcicowi nieskładnie idzie. Dama prosi go, aby dalszą drogę piechotą odbywać mogła. Jak gwiazdy są ozdobą nieba w pogodne noce, kwiaty na wiosnę ozdobą zielonych łąk, a liście młodziane drzewa wzgórz ozdobą, tak, miłe, moje panie, dowcipne powiedzenia są chwalebnych obyczajów i pięknych rozmów o krasą. A ponieważ zwięzłość jest ich cechą, przeto tym bardziej przystoją one niewiastom niż mężczyznom. Aby wam pokazać, jak piękne są słowa takie we właściwym czasie rzucone, pragnę wam opowiedzieć, jak pewna zacnie urodzona pani w grzeczny sposób zmusiła do milczenia rycerza. Przed niedawnym czasem żyła w mieście naszym szlachetna dama, słynąca z przytomności, umysłu i wielkiej swady. Ponieważ chlubne jej przymioty przykładem być mogą, powiem wam wtedy, że o pani Oretcie, żonie pana Jerry Spina, chcę mówić. Dama ta, gdy raz podobnie nam na wsi przebywała, wybrała się z wielu panami i paniami będącymi u niej w gościnie na przechadzkę w okolice. Ponieważ dosyć daleko było do celu podróży, ku któremu towarzystwo zdążało piechotą, odezwał się więc jeden szlachcic do pani Oretty: Pani, jeżeli zechcesz, to postaram się większą część tej długiej drogi tak ci skrócić pewną ciekawą opowieścią, iż zapomnisz o zmęczeniu i będzie ci się zdawało, że drogę tę na koniu przebywasz. Nie tylko pragnę tego. Odparła dama, ale proszę was bardzo o to, niezmiernie grzecznością waszą będąc zaszczycona. Rycerz, który może też nie lepiej władał szablą niż językiem, rozpoczął natychmiast historię, która w rzeczy samej bardzo piękną była, a liści w jego opowiadaniu nie najpiękniej wypadła. To samo słowo cztery lub sześć razy powtarzał do już opowiedzianych rzeczy powracał wykrzyknikiem Nie, to nie tak było. Wątek przerywał, nazwiska na opak wymieniał albo z sobą mieszał, nie mówiąc już o tym, że jego sposób wygłaszania ani charakterowi osób, ani przytaczanym wypadkom nie odpowiadał. Madonna Oretta, słuchając go, gorącym potem się oblewała, i już ledwo dychać mogła. Wreszcie, nie będąc w stanie już wytrzymać dłużej, i widząc, że rycerz zaplątał się i nie może się z tego wydobyć, zawołała żartobliwie: Panie, koń wasz okrutnie trzęsie. Proszę tedy, abyście pozwolili mi zejść z niego. Szlachcic, obdarzony na szczęście większą pojętnością umysłu niż zdolnością opowiadania, uszczypek zrozumiał i obrócił rzecz całą w żart i śmiech. Opowieść druga. Piekarz. Piekarz z zręczną swoją odpowiedzią pana Jerry Spina bacznym czyni na niestosowność jego żądania. Wszyscy mężczyźni i kobiety chwalili żywo przymówkę pani Oretty, po czym królowa skinęła na Pampinę, a ta w te słowa zaczęła. Kochane przyjaciółki, próżno siliłam się dotychczas w myślach moich rozstrzygnąć, na kogo więcej narzekać należy, czy na naturę, gdy piękną duszę w niekształtnym ciele zamyka, czy na los, gdy ciało piękną duszą obdarzone do podłego zawodu zmusza. Ten ostatni przypadek zaszedł właśnie z jednym z rodaków naszych, piekarzem czysty. Człowiekowi temu, obdarzonemu wielkimi przymiotami umysłu, los piekarzem być kazał. W podobnych przypadkach przeklinałabym zarówno los, jak i naturę, gdybym nie wiedziała, że natura we wszystkich rzeczach mądrą się okazuje, a los, jakkolwiek głupcy go ślepym nazywają, ma tysiąc oczu. Na dowód tego chcę wam opowiedzieć małą powiastkę o piekarzu Czysti, jak oczy otworzył panu Jerry. Owóż gdy papież Bonifacy w sprawach bardzo ważkich kilku znacznych panów w poselstwie do Florencji wyprawił, stanęli oni w domu pana Jerry Spina, cieszącego się wielkim zaufaniem papieża i z nim w różnych sprawach papieża dotyczących się naradzali. Pan Jerry wyruszał codziennie rano z posłami i przechodził w ich towarzystwie koło kościoła Santa Maria Ugi, obok którego czysty piekarnię posiadał, sam w niej robotą się zatrudniając. Fortuna dała mu w udziale bardzo skromne rzemiosło, jednakosz do wszelkich dostatków dojść mu przez nie pozwoliła. Dlatego też czyści, nie pragnąc zajęcia swego na jakiekolwiek bądź inne zamieniać, na dostatniej, a nawet okazałej żył stopie. Słynął zwłaszcza z posiadania najlepszych białych i czerwonych win, jakie we Florencji i okolicy znaleźć było można. Otóż cny ten rzemieślnik, widząc codziennie pana Jerry, przechodzącego z posłami koło jego piekarni, pomyślał, że przy tak wielkim skwarze nie byłoby od rzeczy białym winem ich uraczyć i że nie powinni by tego źle przyjąć. Wspomniawszy jednak przy tym na różnicę stanu pomiędzy nim a panem Jerry zachodzącą, uznał, że rzeczą nieobyczajną będzie zaprosić takiego pana. Wymyślił przeto sposób do skłonienia go, ażeby się sam zaprosił. W tym celu rano o godzinie, której pana Jerry i posłów ujrzeć się spodziewał, zasiadał w śnieżnej białości kaftanie i świeżo wypranym fartuchu przed drzwiami swego sklepu, mając przy sobie nowe wiadro blaszane pełne świeżej wody, a przy nim dzbanuszek boloński swego wybornego białego wina i dwa kielichy tak lśniące, że się srebrnymi być wydawały. Ujrzawszy nadchodzących posłów, płukał dwukrotnie usta, a potem zaczynał pić z takim wyrazem ukontentowania, że w umarłym nawet pragnienie byłby rozbudził. Pan Jerry spojrzał na nań kilka razy, aż wreszcie trzeciego dnia przechodząc rzekł w te słowa: mmm, Cóż, czysty, jakże smakuje? Czy zacne? Na te słowa podniósł się żwawo i rzekł: Że jest dobre, wasza miłość, wątpić nie lza. Ale do jakiego stopnia nie mogę wam dać do pojęcia, jeżeli go sami spróbować nie zechcecie. Słysząc to, pan Jerry zwrócił się do swoich towarzyszy i rzekł z uśmiechem: Mości panowie, przystało nam pokosztować wina u tego czcigodnego człowieka. Kto wie, może zacnem do tego stopnia się okaże, że próby żałować nie będziemy. Po czym wszedł do piekarni pospołu z posłami, czysty, kazawszy przynieść maleńki dzbanek swego wybornego wina, począł gościnnie i hojnie pana Jerry i jego towarzyszy nim częstować. Wszyscy uznali wino za bardzo zacne, któremu równego od bardzo dawnego czasu pić im się nie zdarzyło i jeli je wychwalać na wszelkie sposoby. Od tego dnia też, poczynając, pan Jerry, dopóki posłowie nie odjechali, prawie co rano na wino z nimi do piekarza zachodził. Gdy zaś posłowie ukończywszy sprawy swoje, odjeżdżać już mieli, wyprawił pan Jerry dla nich okazałą ucztę, na którą wielu znakomitych obywateli sprosił, wśród nich także czystego, ale ten żadną miarą zaproszenia przyjąć nie chciał. Pan Jerry pragnąc, aby goście jego owego sławnego wina od piekarza spróbowali, wysłał tedy sługę do czystego z prośbą o małą butelkę tak ażeby na każdego gościa po pół szklanki przynajmniej do pierwszego dania wypadło sługa którego może gniewało że dotąd jeszcze wina tego spróbować nie zdołał wziął ze sobą wielką butlę i przyszedł z nią do piekarza ten spostrzegłszy miarę naczynia rzekł Pan Jerry, mój synku, przysłał cię nie do mnie i chociaż sługa zaręczał po kilkakroć, że wie dokąd go posłano, czysty upierał się przy swoim. Powrócił tedy sługa do pana Jerry i zdał mu z tego, co się zdarzyło sprawę. Pan Jerry odrzekł Idź raz jeszcze do piekarni i powiedz, że cię w samej rzeczy do czystego, a nie gdzie indziej posyłam. A jeżeli da ci tę samą, co pierwszy, odpowiedź, to go spytasz, dokąd też myśli, żem cię posłał? Sługa, przeszedłszy po raz drugi do piekarza, rzekł. Zaprawdę czysty pan Jerry do ciebie przyjść mi kazał. Na co czysty? Wierę, mój synu, być to nie może. Gdzież więc według ciebie mnie posłał? Do rzeki Arno, odparł czysty. Sługa zaniósł ten respons panu Jerry, któremu gdy usłyszał te słowa czystego nagle w głowie zaświtało i zawołał: Pokaż mi butelkę, z którąś chodził, ujrzawszy ją rzekł: Czysty miał słuszność. I zgromiwszy sługę, kazał mu wziąć stosowne naczynie i z nim znowu do piekarza się udać. Czysty zmierzył wzrokiem przyniesioną butelkę i rzekł. Teraz widzę, że do mnie cię przysłano. I nie tylko chętnie naczynie to swym wybornym winem napełnił, ale tegoż samego wieczora kazał beczułeczkę wina natoczyć i ostrożnie panu Jerry do domu ją zanieść. Wkrótce potem sam udał się do niego i rzekł Panie, nie chciałbym, ażebyście sądzili, że owa wielka butla dzisiaj rano mnie zastraszyła Zdawało mi się tylko, żeście zapomnieli o tym, na co wskazywały małe dzbanuszki u mnie Iż wino to nie jest zwyczajnym cienkuszem stołowym Teraz zaś nie chcąc dłużej mieć na pieczy tego, co wam przynależy, odsyłam wam całą resztę tego wina i proszę, abyście rozporządzali nim wedle woli. Pan Jerry przyjął podarek czystego z wielkim ukontentowaniem, podziękował mu jak za podobny dar podziękować należało i od tego czasu uważał go za człowieka wielce godnego szacunku, a także za swego przyjaciela opowieść trzecia fałszywa moneta Nonna de Pulci, odpowiedziawszy zręcznie na żart nieskromny florenckiego biskupa, responsem tym usta mu zamyka. Gdy Pampinea opowieść swoją skończyła, wszyscy pochwalili Cistiego za jego respons, jako i za jego hojność. Potem królowa na Lauretę z kolei ręką skinęła. Lauretta z uprzejmym wyrazem oblicza zaczęła w te słowa: Wdzięczne przyjaciółki. Jak pierwej Pampinea, tak teraz znów Filomena. Wielką słuszność miały, zwracając uwagę na brak przytomności umysłu i wychwalając trafne słówka, a dowcipne odpowiedzi. Do ich słów w tej materii nic już dodać nie można, chyba to tylko, że jeśli żart ma ukąsić, to nie jak pies, ale jak jagnię kąsać powinien. W przeciwnym bowiem razie nie żart to będzie, ale grubiaństwo. Jeżeli jednak i zjadliwą odpowiedź pochwalić można, to tylko w tym razie, gdy jest odparciem wyraźnej złośliwości i chęci obrażenia. Zanim bowiem wda się ktoś w żarty, zważyć dobrze powinien, jak, kiedy i z kim to czyni. Pewien prałat z naszego miasta za to, że o tym wszystkim przypomniał, bolesno odebrał naukę. Jak to wam zaraz opowiem. Za czasów, gdy imć Antonio Dorso, mądry i czcigodny książę kościoła, był biskupem florenckim, przybył do tego miasta pewien szlachcic kataloński nazwiskiem Diego della Rata, marszałek króla Roberta. Urodziwy ten mąż, będący przy tym wielkim kobiet lubownikiem, szukając sobie pośród pięknych florentynek zdobyczy, zwrócił oko na urodziwą wielce białogłowę, wnuczkę biskupiego brata. Mąż tej białogłowy, mimo że był człowiekiem zacnego rodu, słynął z brudnego skomstwa i nikczemnego charakteru. Pan Diego dowiedziawszy się o tym śmiało przystąpił do niego i rzekł, że da mu pięćset dukatów w zamian za pozwolenie przepędzenia jednej nocy z jego żoną. Zgoda wnet nastąpiła i pan Diego wbrew chęciom owej pięknej niewiasty noc pospołu z nią spędził. Potem jednakowoż mężowi jej miast pięciuset obiecanych dukatów, dał pięćset srebrnych groszy, jakie były wówczas w obiegu, a które zręcznie pozłocić kazał. Wiadomość o tym wnet się po całym mieście rozniosła i podły mąż wstyd i szkodę zarazem ponieść musiał. Biskup, dowiedziawszy się o całej sprawie, jak na roztropnego człowieka przystało, nic po sobie nie pokazał i po dawnemu przebywało wiele z panem Diego, z którym go dotąd przyjazne wiązały stosunki. Otóż zdarzyło się, że gdy w dzień świętego Jana obydwaj przejeżdżali konno przez plac, na którym wyścigi się odbywały i przyglądali się przytomnym damom, biskup spostrzegł pewną młodą białogłowę. Była to Nonna de Pulci krewniaczka pana Alezio Rinucci, którą wszyscy zapewne znać musieliście. W owym czasie miała ona w sobie całą krasę młodości, a przy tym znana była z żywości umysłu i obrotnego słowa. Przed niedawnym czasem poszła właśnie za mąż i mieszkała niedaleko bramy świętego Piotra. Biskup już zdala ją pokazywał panu Diego, skoro zaś się do niej przybliżył, uderzył po ramieniu swego towarzysza i zwracając się do pani Nonny rzekł – No, no, cóż myślisz o tym zuchu? Dałabyś mu rady? Pani Nonna poczuła się urażona tymi słowy, godzącymi w jej uczciwość, tym więcej, że wypowiedziane one zostały w obecności wielu słuchaczy. Którzy stąd złem niemanie o cnocie jej powziąć by mogli. I w jednej chwili postanowiła nie tylko wszelkie podejrzenie od siebie usunąć, a liści i pięknym za nadobne zapłacić. Dlatego też żywo odparła: Panie, może by mi on nie dał rady? A liści, w każdym razie żądałabym dobrej monety. Marszałek i biskup jednocześnie drgnęli na te słowa i zmieszali się. Pierwszy przypomniawszy sobie nieuczciwe postąpienie swoje z krewniaczką biskupa i jej mężem, drugi na wspomnienie hańby, która przez tę krewniaczkę rodzinie jego się stała. Nie patrząc więc na siebie, zawstydzeni w milczeniu z tego miejsca, odjechali. Młodej damie zaś Nikt tego za złe nie miał, że zjadliwym słowem nieprzystojną napaść odparła. Opowieść czwarta. Jednonogi Żuraw. Kikibio, kucharz górada Gianfiliacji, ratując się bystym responsem, gniew swego pana w wesołość zamienia i przez to grożącej mu kary. Unika. Po lauretcie i jednogłośnych pochwałach pani Nonnie złożonych, Nejfila na rozkaz królowej głos zabrała. Piękne towarzyszki, rzekła. Nie dziwota, gdy bystry umysł znajdzie natychmiast słówko trafne i celne, do okoliczności stosowne. Ale czasem zdarza się także, że tempemu i bojaźliwemu człowiekowi ostatnia i ciężka potrzeba podsunie tak doskonały respons, jakiego by w spokojnej chwili nigdy wymyślić nie potrafił. Gurada Ganfilia był jednym z najszczodrobliwszych i najgościnniejszych obywateli naszego miasta. Wiecie także, że rycerski wielce żywot pędził i osobliwe upodobanie w psach i ptakach łowczych znajdował. Otóż pewnego dnia, gdy sokół jego koło peretoli żurawia upolował, pan Kurado, widząc, że ptak jest młody i tłusty, posłał go swemu doskonałemu kucharzowi z rozkazem przyrządzenia tej zdobyczy smakowicie na wieczerzę. Kikibio tak się nazywał ów kucharz, Wenecjanin, będący wielkim tempakiem z wejrzenia i w rzeczy samej, oskubał żurawia, wsadził go na rożen i ją troskliwie opiekać. Potrawa była już niemal gotowa i wokół siebie silną i apetyczną woń rozsiewała, gdy pewna niewiastka z okolicy imieniem Brunet. Ta, której Kikibio był wielce rozkochany, do kuchni weszła, a poczuwszy woń mięsiwa narożnie i widząc żurawia, najpieszczotliwszymi słowy jeła prosić kucharza, żeby jedno udo dla niej odciął. Kikibio odrzekł, nic z tego piękna brunetto, nic z tego, wierzaj mi czym dziewczynę tak rozgniewał, że zawołała. A jeśli tak, to przysięgam ci, że jak Bóg na niebie i ty nigdy niczego ode mnie nie dostaniesz. Wówczas Kikibio po krótkim, ale w słowa obfitym sporze, nie chcąc dręczyć niewiasty, odciął żurawiowi jedną nogę i obdarzył nią swoją umiłowaną. Gdy godzina wieczerzy nadeszła, postawiono przed panem kuradem i gośćmi owego żurawia o jednej nodze. Wówczas gospodarz, zdziwiony, rozkazał przywołać kucharza i zapytał go, co to się z drugim udem stało. Kikibio, który jako Wenecjanin w łgarstwie celował, odrzekł natychmiast. Panie, żurawie mają tylko jedno udo i jedną nogę. Na no to pan Kurado rozgniewany zawołał. Jak to do kroćset? Chcesz wmówić we mnie takie głupstwo? Zali to pierwszy żuraw, którego w życiu widzę? Ale Kikibio niezmieszany rzekł. Jest tak jak powiadam, a jeśli chcecie panie, to na żywych żurawiach dowodnie wam to pokażę. Kurado przez wzgląd na przytomnych gości pohamował się i rzekł. Jeśli obiecujesz pokazać mi to, czego nigdy sam nie widział ani nie słyszał, jutro obietnicy dotrzymać musisz. Jeżeli jednak nie zdołasz tego uczynić, to przysięgam na ciało Chrystusa, że dam ci taką naukę, iż przez całe życie swoje strwogo o mnie wspominać będziesz. Nazajutrz zaraz o świcie pan Kurado, którego gniew we w wcale nie osłab, kazał wsiąść kucharzowi na koń, a potem wspólnie z nim wyjechał, kierując się ku bagnom położonym przy rzece nad brzegiem, której o wczesnym ranku najczęściej żurawie się trafiały. Po drodze zaś rzekł do Kikibia. Obaczymy teraz, kto wczoraj zełgał, ja czy ty. Kikibia, widząc, że gniew jego pana nie sfolgował i że trzeba dowieść prawdy słów swoich, co z rzeczą niemożliwą mu się zdawało, jechał w największym strachu za panem kuradem. Gdyby mógł byłby chętnie umknął, gdzie pieprz rośnie. Nie mając jednak tej możliwości, spoglądał raz na prawo to znów na lewo lub przed siebie, a każdy przedmiot, który przed nim zamajaczył, zdałby mu się być żurawiem stojącym na dwóch nogach. Nareszcie, na brzegu rzeki, ujrzał pierwszy około. Dwunastu żurawi stojących na jednej nodze. Jak to jest w obyczaju tych ptaków, gdy je sen zmoży? Na ten widok Kikibio obrócił się żywo do swego pana i rzekł wskazując na ptaki. Teraz jawnie przekonać się możecie, że wczoraj wieczorem prawdę powiedziałem, twierdząc, iż żurawie mają tylko jedno udo i jedną nogę. Spojrzyjcie tylko przed siebie. Kurado zawołał. Poczekaj chwilę, zaraz ci pokażę, że żurawie mają dwie nogi. I podjechawszy bliżej nieco zakrzyknął, ha, ha! Na ten krzyk spłoszone żurawie opuściły natychmiast podniesioną nogę i przebiegłszy kilka kroków, odleciały z pośpiechem. Wówczas pan Kurado zwrócił się do Kikibia i spytał, a, Hultaju, jak ci się zdaje? Ile nóg mają? Kikibio ze strachu już prawie zmysły postradał, ratując się, zawołał jednak. W samej rzeczy, wielmożny panie, w samej rzeczy. Ale na wczorajszego żurawie nie krzyknęliście, ha ha. Gdybyście to byli uczynili, jestem pewien, że i on byłby drugą nogę pokazał, jako i te ptaki przed chwilą. Niespodziana ta odpowiedź wprawiła pana Kuralo w tak wielką wesołość, że cały gniew jego stopniał i gwałtownemu śmiechowi miejsca ustąpił. – Masz słuszność, Kikibio. Powinienem był tak wczoraj wieczór postąpić. Moja więc to wina, nie twoja. Takim to sposobem Kikibio, ułagodziwszy szybką i zabawną odpowiedzią swego pana – ciężkiej kary uniknął opowieść piąta szpetny wygląd pan Foreze da darabatta i malasz giotto jadą razem z Mugello. jeden z nich pokpiwa ze szpetnego wyglądu drugiego gdy chwilę umilkła i gdy odpowiedź kikibia wielką uciechę damom sprawiła, na rozkaz królowej głos zabrał ponfilo. Często się zdarza, że los nawet <grymna> największe cnoty i zdatności w cieniu nędznego rzemiosła chowa, a natura znów zadziwiające przymioty umysłu pod odstraszającą postacią ludzką ukrywa. Jawnie się to pokaże na przykładzie dwóch ziomków naszych, o których Wam pokrótce opowiedzieć zamierzam. Jeden z nich, pan Forese da Rabatta, był człowiekiem tak małego wzrostu i nikczemnej postury. Twarz miał tak płaską, a nos tak zadarty, że najszpetniejszy z baronczych nie chciałby się z nim na powierzchowność mieniać. Jednakowoż tak głęboką wiedzą w kwestiach prawnych celował, że najuczęsi ludzie prawdziwą studnią mądrości go nazywali. Drugiemu na imię było Giotto. Był to człowiek tak wysokimi zdolnościami obdarzony, że natura, matka i twórczyni wszystkiego żadnej rzeczy w kręgu wszechświata tak pięknej wydać nie mogła, której by on rylcem, piórem lub pędzlem odtworzyć nie był zdołał. I to w ten sposób, Iż dzieła jego nie tylko zupełne podobieństwo do rzeczy wyobrażonej miały, ale samą naturą być się zdawały i łudziły do tego stopnia wzrok ludzki, że wiele razy za prawdziwe brano to, co wymalowane było. Słusznie nazwano go przeto jednym z promieni chwały świetlanej Florencji. On to bowiem sztukę setki lat krzywdzoną przez tych, którzy więcej dbali o przypodobanie się oczom nieukształconych w widzów niż umysłowi ludzi światłych, z upadku podniósł i nowym blaskiem otoczył. Przy tym zaś w nieporównanej skromności swojej, jakkolwiek wszyscy artyści uczniami jego byli, nigdy imienia mistrza przyjąć ani nosić nie chciał. Więcej go jednak zdobiła i podnosiła ta skromność niżli tytuł mistrza, który sobie przywłaszczali chciwie ludzie sto razy mniej w sztuce od niego i od jego uczniów zawołani. Przy całej wielkości jego sztuki uroda jego i rysy ani na krztynę piękniejsze nie były od urody i rysów pana Foreze. Wróćmy jednak do opowieści. Foreze i Giotto. Mieli posiadłości w Mugello. Otóż w czasie kanikuły i feryj sądowych pan Forezy wybrał się na wieś dla obejrzenia swego gospodarstwa. W drodze powrotnej zaś, jadąc na niepozornej klaczy, napotkał wspomnianego już malarza, który podobnie włości swe obejrzawszy, do Florencji wracał. Giotto? Nie miał ani było lepszego wierzchowca, a strój jego był równie podły jak strój pana Foreze. Zrównali rumaki swoje i jak na dwóch sędziwych ludzi przystało, stępa obok siebie jechać poczęli. Naraz, jak się to często w lecie przytrafia, nagły deszcz padać zaczął, zmuszając ich do szukania czym prędzej schronienia w domu pewnego kmiotka. Ponieważ czas mijał i nie można było żywić nadziei, że wypogodzi się wkrótce, a oni tegoż dnia do Florencji powrócić chcieli, pożyczyli sobie wtedy dwa stare, grube płaszcze, jakie znaleźli pod ręką oraz dwa kapelusze całkiem prawie znoszone i w tym stroju w dalszą drogę się wybrali. Wkrótce deszcz zmoczył ich do nitki, konie obryzgały ich błotem, tak, iż godności przydawać im to nie mogło. Jechali obok siebie w milczeniu, gdy się jednak niebo nieco wyjaśniło, wdali się w gawędę. Pan Foreze, jadąc i słuchając Giotta, który bardzo pięknie zwykł mówić, począł mierzyć go wzrokiem od stóp do głowy. Wreszcie, zważywszy jego mizerny pozór, Niepamiętne na to, jak sam wygląda, śmiać się począł i zawołał Giotto. Gdyby teraz jakiś obcy, nieznający ciebie człowiek napotkał nas, zali sądzisz, że mógłby uwierzyć, iż widzi przed sobą najbardziej zawołanego na świecie malarza? Panie, odparł nie namyślając się Giotto, sądzę, że uwierzyłby temu, gdyby wraz. Tobie się przyjrzawszy mógł uwierzyć, że znasz choćby aby abecadło. Pan Foreze usłyszawszy to spostrzegł swoją winę i poczuł, że mu równą monetą odpłacono. Opowieść szósta. Dowód szlachetstwa. Mikele Skalca dowodzi kilku młodzieńcom, że baronci są najstarszym rodem na świecie i w zakładzie wieczerze wygrywa. Damy śmiały się jeszcze strafnej odpowiedzi Giotta, gdy królowa fiometcie dalej opowiadać rozkazała. Fiametta tak rzecz podjęła. Przed niedawnym czasem żył w mieście naszym młodzieniec imieniem Michele Skalca najweselszy na świecie krotochwilnik, znany z daru opowiadania osobliwych powieści, które jak z rękawa wytrząsał. Młodzi i ilekroć przedsiębrali jaką wesołą zabawę, ubiegali się o jego towarzystwo. Otóż młodzieniec ten pewnego dnia, wraz z innymi, wszczął spór o to, który z rodów florenckich jest najstarszym, i najszlachetniejszym. Jedni twierdzili, że Uberti, drudzy, że Lamberti. Ten wymieniał jedno nazwisko, inny drugie. Skalca przez długi czas, przysłuchując się w milczeniu, śmiać się naraz począł drwiąco i zawołał: A głupcy, głupcy, sami nie wiecie, co powiadacie. Najstarszym i najszlachetniejszym rodem, nie tylko we Florencji, ale na całym świecie, a nawet na bagnach Maremmy są baronci. Myślę o baroncich Santa Maria Maggiore w waszych sąsiadach. Zgromadzona młodzież mniemała, że słowa skalcy odnoszą się do nieznanych baroncich, a liści usłyszawszy jego wyjaśnienie wszyscy przytomni... Roześmieli się w głos i zawołali. Cóż to, za dudków nas bierzesz? Czyż nie znamy baronczych równie dobrze, jak ty? Kłnę się na Ewangelię, zawołał skalca, że nie chcę żartować. Mówię wam najświętszą prawdę i założyć się nawet jestem gotów o to z każdym z Was. Stawką niech będzie wieczerza na sześć osób, które wygrywający sam sobie wybierze. Na to jeden z młodzieńców, nazwiskiem Neri Vanini, rzekł: Dobrze, przyjmuję zakład, ciesząc się zawczasu, że wieczerze wygrałem. Po czym umówiwszy się, że Piero di Fiorentino, w którego domu właśnie się znajdowali, rozstrzygnie zakład pomiędzy nimi. Piero, nader roztropny młodzian, wysłuchał najpierw Neriego, a potem zwrócił się do skalcy z zapytaniem, w jaki sposób zamyślasz dowieść swego twierdzenia? W sposób tak przekonywający racji mojej dowiodę, że nie tylko ty, ale nawet ten, kto mi obecnie kłam zadaje, słuszność mi przyznać będzie zmuszony. Wiadomo wam, że im ród, jaki jest starszy, tym także jest szlachetniejszy. Jeżeli więc wam dokażę, że baronci należą do najstarszej szlachty, dowiodę zarazem, że i do najlepszej się liczą. Wiedzcie tedy, iż pan Bóg stworzył baronczych w owym czasie, kiedy ledwo zaczynał uczyć się lepienia z gliny. Wszyscy zaś inni ludzie powstali z jego ręki wtedy, kiedy już w tym kunszcie celować począł dla przekonania się, że prawdę mówię. Popatrzcie uważnie na baronczych, a potem na innych śmiertelników. Podczas gdy twarze i postaci innych są foremnie ukształtowane, przyznać musicie, że z ich jeden ma nieskończenie długą i wąską twarz, a drugi znowu bez miary szeroką. U tego nos się nie kończy, u innego nie ma go prawie. Tamten znów ma podbródek naprzód podany i zadarty w górę, a szczęki jego i uszy oślim się równają. Ba są nawet tacy pomiędzy nimi, którzy mają jedno oko małe, a drugie wielkie, a albo jedno wyżej od drugiego umieszczone. Słowem, oblicza ich podobne są do malowideł, które dzieci kreślą, gdy rysować się uczą. Jawnie stąd widać, jak to już powiedziałem, że ich Bóg wtedy stworzył, gdy się dopiero z gliny lepić uczył. Z tego wynika, że ród ich jest najdawniejszym ze wszystkich rodów, a więc i najszlachetniejszym, że baronci w samej rzeczy tak wyglądali jak ich skalca opisał, wiadomo było sędziemu pierowi neriemu i wszystkim obecnym. Słysząc wtedy żartobliwy argument, jakiego skalca użył, parsknęli wszyscy śmiechem i oświadczyli jednogłośnie, że słuszność jest po stronie skalcy, że wieczerza do niego należy i że baronci bez najmniejszej wątpliwości są najszlachetniejszym i najstarszym rodem nie tylko we Florencji, ale i na całym świecie. Opowieść siódma. Niewierna żona. Madonne Filipa zaskoczył mąż w ramionach jej miłośnika. Filipa, stanąwszy przed sądem szybkim i zręcznym responsem, uwalnia się od kary i przyczynia się do zmiany niesprawiedliwego prawa. Gdy Fiametta umilkła, wszyscy jeszcze długo się śmieli z powodu, niezwykłego argumentu jakiego użył skalca aby dowieść wyższości rodu baronczych nad wszystkimi innymi po chwili królowa obróciła się do filostrata rozkazując mu opowiadać dalej filostrato tak zaczął wielce szanowne damy wielka to jest zawsze zdatność gdy się dobrze mówić umie a liści jeszcze większą umiejętnością jest mówić dobrze wówczas, gdy tego konieczność wymaga. Dar ten posiadała pewna szlachetna dama, o której wam teraz opowiedzieć zamierzam. Nie tylko wesołość i śmiech słuchaczy wywoływać nieraz umiała, a liści też haniebnej śmierci ujść potrafiła. W mieście Prato... Istniało on dziś wielce surowe i godne potępienia prawo. Według tego prawa, bez żadnej różnicy, żona, którą mąż na niecnocie z kochankiem przychwycił, spalona na stosie być musiała, równie jak i ta, co za pieniądze mężczyznom ciało swoje oddawała i na tym przydybana została. Gdy prawo to jeszcze moc swoją miało, zdarzyło się, iż pewna szlachetna i urodziwa dama, zakochana okrutnie, Filipą zwana, została nocą we własnej komnacie zdybana przez męża swego Rinalda de Puliezi, w ramionach kochanka Lazarina de Guazzaliotri urodziwego i szlachetnego młodzieńca, który równie ją miłował jak ona jego. Rinaldo na ów widok w taką wściekłość wpadł, że zaledwie pohamować się zdołał, aby nie rzucić się na nich i obojga nie zabić. Pohamowawszy się, nie mógł jednakowoż odmówić sobie tego, aby obrócić się do miejscowego sądu dla dopełnienia kary, której sam dopełnić nie mógł. Zebrawszy dostateczne dowody, świadczące o wiarołomstwie żony, rankiem następnego dnia wniósł do sądu skargę na Filipę. Filipa, białogłowa wielce odważna, tak jak odważnymi pospolicie bywają wszystkie prawdziwie mułujące Białogłowy, postanowiła Stanąć przed sądem, aczkolwiek krewniacy i przyjaciele odradzali jej to z wszystkich sił swoich, woląc raczej całą swoją tajemnicę wyjawić i mężnie śmierć spotkać, niż tchórzliwą ucieczką się salwować, żyć wiecznie na wygnaniu i przez to okazać się niegodną kochanka, którego objęciach ostatnią noc spędziła. Otoczona wielu mężczyznami i białogłowymi, którzy błagali ją, aby do winy się nie przyznawała, stanęła przed Podestą i spytała go spokojnym głosem: Czego od niej żąda? Podesta, spojrzawszy na Filipę i przekonawszy się, że ma przed sobą piękną i układną nad wyraz białogłowę, a do tego: Wielkim męstwem obdarzoną, o czym jej słowa dowodną poznakę dawały, uczuł litość dla niej i obawiać się począł, aby jakimś niebacznym słowem się nie zdradziła, co by zmusiło go do wydania wyroku śmierci na nią. Nie mogąc jednak uniknąć zapytania jej o to, co jej zarzucono, Podesta rzekł, jak widzicie, Madonno Mąż wasz, Rinaldo, jest tutaj przytomny. Wniósł on na was skargę, twierdząc, że was na wiarołomstwie pochwycił, i dlatego też domaga się ode mnie, abym zgodnie z istniejącym prawem, śmiercią was za to ukarał. Nie będę mógł jednakowoż uczynić tego, dopóki sama do winy się nie przyznacie. Dlatego też Pomyślcie wprzód dobrze, nie mi odpowiedź dacie, i powiedzcie mi, zali, słuszną jest skarga męża waszego? Dama wcale się nie zmieszawszy, odpowiedziała mu ujmującym głosem. To prawda, że Rinaldo jest moim mężem, i że zeszłej nocy zastał mnie w objęciach Lazarina do którego często należałam dla czystej i wielkiej miłości, jaką dla Niego żywię. Nigdy temu zaprzeczać nie będę. A liści mam, że wam wiadome jest, iż prawa powinny istnieć dla wszystkich i że ustanawiać je winno się za zgodą tych, co im podlegać mają. W tym wypadku jednak sprawa ma się całkiem inaczej. Prawa te srożą się tylko nad biednymi kobietami. Krom tego zważyć trzeba, że ani jedna kobieta nie wyraziła swej zgody na ustanowienie tego prawa, a także o wyrażenie swego mniemania proszona nie była. Dlatego też prawo to niesprawiedliwym nazwać trzeba. Jeśli chcecie je wypełnić na zgubę ciała mego i waszej duszy, czyńcie swoją powinność. Nim jednak do sądzenia mnie przystąpicie, proszę, abyście mi małą łaskę okazali i spytali męża mego, zaliżem mu powolna nie była, ile razy chciał tego i czy kiedykolwiek pragnienia jego całkowicie nie wypełniłam? Rinaldo, nie czekając na zapytanie sędziego, odparł, że jego żona w samej rzeczy po dobrej woli wszystkie jego pragnienia wypełniać była zwykła. – A zatem – rzekła dama – spytam jeno, jeśli brał ode mnie zawsze wszystko, czego pragnął i co mu się podobało, cóż miałam i mam czynić zresztą? Która pozostała, miałam ją może psom rzucić? Czyż nie lepiej ugościć nią szlachetnego młodzieńca, miłującego mnie nad życie własne, niż zmarnować ją niegodnie? Do sądu na sprawę pani Filippy, osoby tak znamienitej zeszli się prawie wszyscy mieszkańcy prato. Usłyszawszy jej wdzięczny respons, gromkim śmiechem wybuchnęli, i jak jeden mąż zawołali, iż słuszność jest po jej stronie. Zanim się rozeszli, uległszy namową podesty, zmienili tedy niesprawiedliwe prawo i postanowili, aby tyczyło się ono tylko tych kobiet, które dla pieniędzy mężów swych zdradzają. Rinaldo w srodze zawstydzony, wyszedł z sądu. Za się dama, wesoło i niefrasobliwie, jakby z płomieni z matwy wstała, do domu z chwałą powróciła. Opowieść ósma. Dobra rada. Pan Fresko, radzi swej siostrzenicy, aby się w zwierciadle nie przeglądała, jeśli jak powiadała: odrażającego oblicza obaczyć nie chce. Historia opowiedziana przez filostrata zawstydziła nieco z początku słuchającego damy, czego żywym dowodem był rumieniec, który okrasił ich lica, później jednak, spojrzawszy jedna na drugą, zaledwo mogąc powstrzymać się od śmiechu, słuchały chichotając. Królowa uciszyła tę wesołość i wydała Emilii rozkaz przystąpienia do nowej opowieści. Ta, drgnąwszy, jak gdyby z głębokiego snu zbudzona, tak z westchnieniem zaczęła. Drogie przyjaciółki, chocia moje myśli daleko stąd odbiegły, przecie chcę być posłuszną rozkazaniu królowej poprzestanę jednak na znacznie może krótszej opowieści. Opowiem wam tedy o jednej głupiutkiej dziewczynie, która przez wuja swego jadowitym uszczypkiem przyganiona, nie miała dosyć rozsądku, ażeby się na tym poznać. Szlachcic nazwiskiem Fresco da Celatico miał siostrzenicę, którą zwykle czeską pieszczotliwie nazywano. Dzieweczka ta nie mogła się jednak zaliczać do rzędu owych anielskich piękności, jakie się niegdyś na tym świecie trafiały. Ona sama jednak za taką piękność i doskonałość się poczytywała, a w obyczaje jej weszło o innych kobietach, z lekceważeniem się odzywać jako o niegodnych wchodzenia z nią w paragon. Przekorna i kłótliwa mężczyzn wszystkich miała za nic, a w każdej rzeczy coś złego umiała wynaleźć, nie myśląc wcale o tym, ile sama wad i przywar posiada. Z powodu jej swarliwości i złośliwości niepodobna z nią długo przebywać było. Dosyć ją było zobaczyć na ulicy z krzywą i kapryśną miną, kręcącą nosem na cały świat, jakby śmierdziało jej to wszystko, co widziała lub spotykała, a żeby nabrać stosownego pojęcia o różnych jej zaletach. Otóż zdarzyło się, że pewnego dnia młodka owa z większymi niż zwyczajnie grymasami do domu powróciła. Usiadłszy obok swojego wuja, prychać i wzdychać poczęła. Pan fresko spostrzegłszy to, rzekł: Cóż to znaczy, czesko, że dzisiaj w dzień świąteczny tak prędko do domu powróciłaś? Na co młódka mizdrząc się pociesznie odparła. Wróciłam tak rychło, bo nie zdarzyło mi się nigdy jeszcze w tym mieście tylu obrzydliwych i odrażających mężczyzn i kobiet naraz spotkać co dzisiaj. Ani jednej istoty znaleźć nie mogłam pomiędzy tłumem przechodniów, która by mi wstrętną nie była. Nie sądzę zaś, aby istniała na świecie druga białogłowa, której by było równie trudno jak mnie patrzeć na niemiłe oblicza. Aby więc nie spoglądać na nie, wróciłam tak szybko. Fresko, któremu niedorzeczna próżność siostrzenicy zbytnie już we znaki się dała, odrzekł z powagą. Moje dziecko, skoro widok niemiłych osób tak cię drażni, to jeżeli chcesz mieć spokój, unikaj przeglądania się kiedykolwiek w zwierciadle. Czeska, której się wydawało, że dla swej mądrości z Salomonem w paragon wchodzić by mogła, nie pojęła przymówki swego wuja i z baranim spokojem odparła, że nie widzi przyczyny, dlaczego by się w zwierciadle jak inne niewiasty przeglądać nie miała. Tak oto dzięki tempocie swego umysłu pozostała głupią i próżną na całe życie.